Dzień dobry, moje nazwisko Wojciech Sommer, pracuję w firmie National Instruments. To, co dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować, to co prezentujemy klientom na targach MSPO, to jest nasza platforma nazywana PXI, składająca się z obudowy plus kontrolera, na którym może być uruchomiony system operacyjny Windows bądź też system operacyjny czasu rzeczywistego. Platforma ta cechuje się tym, że funkcjonalność platformy definiujemy poprzez moduły. Każdy z modułów może pełnić różnorakie funkcje. To, co pokazujemy dzisiaj, to co jest pokazane w tym demie, jest to generowanie, jak również i analiza sygnału wysokich częstotliwości RF-owego. Wykorzystujemy akurat w tym przypadku platformę 6,6 GHz, pozwalającą na generowanie i analizę sygnałów 6,6 GHz. Nasze produkty również pozwalają na dojście do częstotliwości 14 GHz, jak i również 26,5 GHz. Te demo, które tutaj widać i na chwilę obecną działa, wykorzystuje właśnie tą naszą platformę. Mamy tutaj również macierz dyskową o pojemności kilku terabajtów, pozwalającą na uzyskanie transferów około 1 gigabajta na sekundę. Z tej macierzy odczytujemy zapisaną wcześniej ścieżkę sygnału GPS, która została gdzieś tam nagrana w terenie. No i poprzez następnie odczytujemy taki sygnał, generujemy go, wysyłamy go i kabelkiem mamy podłączone tutaj do wyjścia antenowego nawigacji GPS. Tak jak widać, no, rusza się to i taki no, możemy śledzić jakby nagraną wcześniej trasę. Również informacje na temat spektrum i położenia widzimy tutaj na panelu z monitora. Jest to monitor podłączony do tego kontrolera, który pracuje pod systemem operacyjnym Windows. To jest oczywiście jedno z dem. Nasza platforma jest platformą Software Defined Radio, co to oznacza. Czyli możemy tak naprawdę dowolny protokół tutaj stworzyć, obsłużyć. Jest ona w pełni elastyczna. Możemy tutaj korzystać z protokołów. Ja może zaprezentuję kolejne dema. Kolejnym demem jest na przykład demo standardu DVB-T i właśnie w tym miejscu przełączyliśmy się na generowanie. Również odczytujemy z dysku sygnał DVB-T. Jest tutaj kilka kanałów, no i jest to podłączone do telewizorka jakiegoś tam DVB-T, na którym jesteśmy w stanie zaobserwować to, co zostało wcześniej nagrane. Czyli tutaj możemy dokonać dowolnej modulacji tak naprawdę. Platforma, w której używamy, jak to teraz wszystko programujemy, używamy platformy LabVIEW, czyli w LabVIEW programujemy ten sprzęt. LabVIEW jest platformą, jest to graficzne środowisko programowania, w którym możemy oprogramować nasze urządzenia, zmodulować sygnał, dokonać jakiegoś kodowania, no i wysłać to w eter po prostu. Może pokażę kolejne tutaj demo. To jest jakaś analiza sygnału WLAN. Możemy sobie zmienić standard, może to być 802.11bg. To wszystko działa na tym sprzęcie. Mamy tutaj również switch podpięty, czyli jesteśmy w stanie sobie ten sygnał na bieżąco przełączać. Przełączam się na kolejne demo. Kolejne demo, które pokazuje, symuluje fazę, robimy jakąś analizę FFT i przyglądamy się temu. Tutaj na przykład jest demo w standardzie WCDMA, czyli dokonujemy pomiarów między poszczególnymi kanałami. Akurat w tym kanale mamy jakby największą ilość naszej mocy, no i w poszczególnych kanałach obok ta moc jest niższa. Przełączę się do kolejnego dema. Będzie to modulacja QAM. Dodatkowo na naszej platformie PXI jesteśmy w stanie, jeśli zależy nam na bardzo szybkim przetwarzaniu sygnałów, nie chcemy tego robić w jakby offline, tylko online analizy dokonywać, jesteśmy w stanie skorzystać z karty bazującej na układzie FPGA. Wszystko programujemy w środowisku LAB, więc nie ma tutaj potrzeby zmiany środowiska. Programujemy układy w środowisku FPGA, są to układy z serii Virtex. No i teraz, mając taki układ wsadzony jako moduł w naszym systemie PXI, możemy, używając takich kolejek peer-to-peer, dokonać streamingu z analizatora na nasz układ FlexRio. To jest akurat nazwa produktowa na układ FPGA, w którym mamy zaprogramowany algorytm. Może to być na przykład odrzucanie jakichś próbek, dokonywanie szybkiej analizy FFT. I prędkości tutaj, z jakimi możemy dokonywać analiz FFT na układach FPGA, no, mogą to być rzędu poszczególnych mikrosekund. To zależnie później, jak duże jest FFT, jakie są parametry tego. I później oczywiście możemy odebrać taki sygnał, przetworzyć go na układzie FPGA i następnie wysłać, wygenerować go na generatorze. I to również jest jakby wszystko przez magistralę w naszym systemie PXI. Tutaj przepustowość takiej magistrali to może być do akurat tej technologii peer-to-peer, jest to około 700-800 MB na sekundę.
i tych danych możemy bardzo dużo tak naprawdę przepychać między poszczególnymi urządzeniami. To jest modulacja QAM. Włączyłem w tym momencie 256 QAM, 256 symboli, modulacje. Mamy poszczególne symbole. I tak jak widać, error vector magnitude, wartość RMS jest około 0,50-0,5%. Porównując to z możliwościami innych, załóżmy, producentów dostępnych na rynku, jest to wartość bardzo dobra dla parametrów. 256 QAM, częstotliwości 2 GHz i jakby symbol rate w około 5 megasampli na sekundę. Jest to parametr bardzo konkurencyjny i pokazuje jakby możliwości naszego sprzętu.